Cześć! Dzisiaj opowiem Ci, jakie są moje pierwsze wrażenia po użyciu nowości od Anwen Sleeping Beauty maski do włosów o wysokiej porowatości na noc. Ta maska to zupełna nowość na rynku. Jeszcze żaden producent nie zaproponował takiego fajnego rozwiązania dla osób, które myją włosy rano. Bo powiedzmy sobie szczerze, kilka dodatkowych minut snu jest na wagę złota. I tutaj właśnie przychodzi Anwen, która proponuje nam maskę mocno emolientową. Owszem, z proteinami i gliceryną, którą można nałożyć na noc. Maskę nałożyłam wieczorem, nie tak zaraz przed spaniem. Suche włosy, tak jak możecie zobaczyć w przebitkach. Myślę, że zużyłam jej całkiem sporo, bo jednak na suchych włosach rozprowadzanie tej odżywki jest dość trudne i faktycznie potrzebujemy tego znacznie więcej, więc tak myślę, że jakbym miała ją tylko używać w ten sposób, to dość szybko mogłaby się skończyć. Trochę żałuję, że nie rozczesałam włosów przed nałożeniem maski, tylko dopiero w trakcie, tak na dobrą sprawę, bo ciężko się rozczesywało włosy na tej masce. Nie było takiego poślizgu. Przez to, że jest dość gęsta, to było to dość trudne. Włosy mi się, mam wrażenie, że trochę bardziej też plątały, ale generalnie jak już potem je dobrze rozczesałam, to już nie było większego problemu z ich ujarzmieniem i zrobieniem z nich koczka. Na następny dzień, jak wstałam, umyłam włosy szamponem z Eco Laboratory i użyłam również maski Kalos Color. Chciałam użyć czegoś bardzo neutralnego, żeby nie zaburzyło mi testów. I myślę, że tak też mi się udało, bo jednak Kalos Color jest na tyle podstawową maską. Do stylizacji użyłam tradycyjnie Denmana, Kerl Lala i Sayosa. Myślę, że to też był taki zestaw, żeby nie sfałszować wyników. I oto one. Ta strona się jak zwykle najlepiej skręciła. Tutaj klasycznie są bardziej fale niż loki. Nie jest to dla mnie nic dziwnego, więc też nie traktuję tego jako wadę. Jeśli chodzi o skład. Mamy tutaj głównie oleje. Jest też kilka protein i gliceryna, ale to jest dość nisko w składzie, więc tak jak mówię, jedni to będą odczuwać, drudzy nie. Ja raczej to traktuję jako mocny emolient. Włosy się bardzo ładnie skręciły. Nie wyglądają tak jak po proteinach. Dlatego też myślę, że moje włosy za bardzo nie czują tych protein. Myślę, że też nie czują tego nawilżenia. Odczuwam to jako mocny emolient. Równie dobrze w moim przypadku powinien się sprawdzić na drugie O, na zamknięcie pielęgnacji. Włosy na pewno są bardzo gładkie i przyjemne w dotyku, pomimo że użyłam Sayosa, który generalnie jest nieco tępy. Tak, włosy są bardzo przyjemne i czuję, że też jest taka fajna objętość, nie ma przyklapu i ten skręt jest nieco tyci podkręcone. To nie jest na pewno efekt jak po masce proteinowej od Anwen, którą uwielbiam. Maskę Sleeping Beauty można użyć na trzy sposoby. Pierwszy sposób to właśnie na noc, tak jak ja teraz użyłam. Tak sobie Anwen wymyśliła tą formułę, tą kompozycję i myślę, że w moim odczuciu to zupełnie daje radę. I na pewno, jeśli cała rzeczywistość koronawirusowa wróci do normy, to będę ją używać z myślą, że kładę na noc i rano, wcześnie, przed zajęciami, nie wiem, koło 8, myję włosy. Mój skręt nie trzyma się za długo, cokolwiek bym nie robiła, a uwierzcie, próbowałam miliardów różnych sposobów, nie trzyma się za bardzo na następny dzień, więc chcąc, nie chcąc, muszę myć włosy rano, może nie za każdym razem, ale jeśli chcę mieć ładne loki, to wjeżdża poranne mycie, a to mi zdecydowanie usprawni sprawę.
Więc czuję, że ten produkt został stworzony specjalnie z myślą o mnie i o moich potrzebach. Więc jeśli masz podobną sytuację, musisz szybko się ogarnąć do pracy, a jednak chcesz mieć ładne loki, myślę, że to się u Ciebie sprawdzi. Maskę oczywiście można używać jeszcze jako pierwsze i drugie o, to jest drugi i trzeci sposób, podczepek. I też mam zamiar właśnie wypróbować ten sposób u siebie i na pewno nagram aktualizację, bo w ankiecie na Instagram, jak się pytałam, czy wolicie test na żywo, czy po kilku użyciach, to głosy były tylko delikatnie przeważały na test na żywo. Dlatego też na pewno podzielę się swoimi wrażeniami po kilku razach. Póki co jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Myślę, że tak, że się bardzo polubimy, tak jak z pozostałymi kosmetykami Anwen. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez Anwen. Ja po prostu bardzo, 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 bardzo lubię jej kosmetyki i doceniam fakt, że wkłada w to dużo serca, bo to naprawdę widać po włosach. Może jeszcze powiem co nieco o zapachu. Zapach jest dziwny. Trochę, jakbym miała powiedzieć, co mnie rozczarowało w tej masce, to byłby to właśnie zapach, bo tak jak wszystkie kosmetyki od Anwen pachną przecudnie, przepięknie, wyrazisto, charakterystycznie, tak ten zapach jest taki mdławy, taki typowo kosmetyczny, taki... Czuję tu trochę cytrusowego, jakieś cytrusy, trawę cytrynową może. Znaczy w porównaniu do na przykład maski tej z kakaem czy różą, no to te zapachy są naprawdę super intensywne. I zdaję sobie sprawę, że to może wielu osobom przeszkadzać. Dlatego też, jeśli Wam te zapachy nie za bardzo przypadły do gustu, to to jest coś innego. I myślę, że jeśli chodzi o zapach, to nikogo to nie będzie dusić, dławić i sprawiać jakikolwiek dyskomfort. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y